Stefan Kraft, zwycięzca sprzed roku. Dzisiaj w treningach, no tak dość przeciętnie skakał 118-130 w drugiej serii treningowej. Zobaczymy, ten wiatr z tyłu wieje na tyle, że musiałby także około rekordu skoczni się zakręcić, aby wyprzedzić prowadzącego w kwalifikacjach Dawida Kubackiego. Czy stać na to Stefana Krafta? Walczy odległość, to jest bardzo dobry skok. Też gdzieś tam około tej przerywanej czerwonej linii wylądowany. Rekordu oczywiście obiektu nie będzie. Wiatr to jest około 0,6 metra na sekundę wiejący z tyłu, a odległość 141, a zatem najdłuższy skok tych dzisiejszych kwalifikacji. Jednak skakał w bardziej korzystnych warunkach od Dawida Kubackiego. Będzie miał mniej tych dodanych punktów, problemy przy lądowaniu, stąd te niskie noty. Styl nie ma możliwości, aby wyprzedził Polaka. Przegrywa także z Ryoyu Kobayashim. Stefan Kraft jest na miejscu trzecim.